pierwszy weekend września gościliśmy w zmoszeniu najlepszych zawodników Europy. Wszystko za sprawą motorowodnych mistrzostw Europy w klasie S550 rozgrywanych na jeziorze Błęd. Dwudniową imprezę rozpoczęła uroczysta ceremonia otwarcia na zmoszyńskim rynku, poprzedzona barwnym korowodem prowadzonym przez orkiestrę Szałamaje. Głos zabrali m.in. Józef Kowalkiewicz, komandor mistrzostw, komisarz UIM-u Joachim Dikofre oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego, burmistrz Zbąszynia Leszek Leśny. To właśnie jemu przypadł w udziale zaszczyt uroczystego otwarcia mistrzostw. Uważam, motorowodne mistrzostwa Europy w klasie S550 za otwarte. Zawody w zbąszyńskich łazienkach przyciągnęły spore rzesze kibiców. Plaża i główne molo wypełniły się po brzegi widownią ze Zbąszynia i okolic. Zmagania zawodników rozpoczęła klasa S550, w której można było zobaczyć 20-krotnego medalistę Mistrzostw Świata i Europy, broniącego tytułu Lechosława Rybarczyka. W tej samej klasie Polskę reprezentowali również Łukasz Ciołek, Andrzej Lisy oraz Michał Rogalski. Po klasie S550 przyszedł czas na biegi Mistrzostw Polski w klasach OSY400, T400, O125 oraz eliminację Mistrzostw Polski w klasie T550. W drugi dzień mistrzostw Jezioro Błędno znów stało się areną zmagań zawodników. Jako pierwsi zaprezentowali się zawodnicy startujący w klasie S550. W trzecim biegu tej kategorii, podobnie jak dwóch poprzednich, najlepszy okazał się zawodnik klubu sportowego Poznania, Lechosław Rybarczyk. Tym samym zapewnił on sobie złoty medal Mistrzostw Europy. Po rozegranych biegach przyszedł czas na występy artystyczne. Zaprezentowały się m.in. grupy folklorystyczne oraz orkiestra Szałamaje. Wystąpiły też dziewczyny z grupy Gym Dance oraz zespół taneczny Tęcza. Podczas dwóch dni trwania mistrzostw publiczność zgromadzona w zbąszyńskich łazienkach miała okazję obejrzeć świetnie przygotowane widowisko. W opinii komandora mistrzostw Józefa Kowalkiewicza, jak i komisarza UIM-u Joachima Dikofre, mistrzostwa w Zbąszyniu były zorganizowane na naprawdę wysokim poziomie.